Cześć kochani, witajcie na kanale Omatki. Omatko i córko! Tego vloga kochani rozpoczynamy o godzinie 21:25. Ponieważ Paulina już jakiś czas tutaj nie mieszka i gdy rządzi się w kuchni, to jest to moment, który wart jest uwiecznienia. Więc postanowiłam odpalić aparat, aby wam to pokazać. No niby rzadko, nie rzadko, no nie jesteś już tutaj od jakiegoś czasu na co dzień. No nie, nie. Ale jak byłam? Matka się znowu musi przyzwyczaić do twojej obecności takiej sporadycznej w kuchni. No, coś tu znowu mi poprzestawiasz, już się odzwyczaiłam. Coś mi znowu poprzestawiasz, coś tam znowu mi zjesz. Mamy nutelkę? Nie wiem, ostatnio chyba wzięłaś nutelkę. No bo ja kupiłam i wzięłam. No, kupiłaś i wzięłaś, no. To trzeba było zostawić, ja nie kupuję nutelki. Użyję takie coś. White Choco Peanut. Tak, ja to ostatnio kupowałam. Natlo. Ja to ostatnio kupiłam i pokazywałam nawet na vlogu. To co, teścik robimy tego jednego? Food hall był. To ten jeden... O! To będzie takie proteinowe, to będzie miało taki specyficzny... To chyba nie nadaje się do cynamonki. Pokaż. Na drugą stronę. Od drugiej strony już oblisz. Nie gryza! Liza! Nie. Dobre. To się nie nadaje do cynamonki na takie drożdżówkę. Dobre. A na cynamonkę? A czemu nie? No, nie wiem. Spróbujemy, no. Wiesz co? O, tata otwiera kole, święto w domu. Tata zawsze otwiera kole, jak ty jesteś. O, muszę częściej przyjeżdżać, bo lubimy kole. O, to ja zrobię taki paseczek. Paseczek i spróbujemy, i tak? No. I będziemy na drugi raz wiedzieć. Tak. A co tutaj jest? Aha, bo ja przecież nie powiedziałam, że ty robisz cynamonki. Znowu. No rzadko bywam w domu i nie mam zbyt czasu tam opogotować, popichcić. Jak jestem w domku, to sobie pichczę. Ha. No i będą cynamonki jutro. Nie tylko, bo jedna tuna cynamonowa, druga białą czekoladą i orzechami, a trzecia no nie jest, ja mam nutelkę, ale nie ma. Co teraz? Nie wiem. Może po prostu czekoladki ułożyć? Kombinuj. Nie wiem. To jest wyzwykłą naszą czekoladę. Spróbuj. Pierwsza partia już gotowa. Wierzcie mi, że one nie są spalone z góry, to po prostu jajko. Zobaczcie, jakie są fajne ze środka. Już tak nie będę robiła. Nie będę rozlewała więcej jajka na cynamonki, bo to wygląda niedobrze. I w ogóle teraz można by zrobić Instagram versus real life. Tutaj już odkleiłam jedną cynamonkę od drugiej, bo właśnie tak mi się podklejały, jak niby powinny, ale nie wygląda to za dobrze, jak się o tak rozrywa. W każdym razie pierwsza partia gotowa, druga jeszcze w piecu. Na te praktycznie dam mniej jajka, bo to już była taka końcówka tego, co miałam w szklance. No i to już tak nie wyglądają, a są tyle samo w piecu. Nie otworzę, bo nie otworzę, bo para wyleci. I one się tak właśnie, zobaczcie, rozdziały, są takie wielkie. Jeden taki kołaczek to po prostu będzie na śniadanie. Wystarczy ten kołaczek, już jesteś pojedzony. Tata powiedział, że wszystko słyszy, a chce spać, bo o drugiej wstaje. Ja sobie jedną cynamonkę już odłożyłam. Taką najbrzydszą, taka co się rozwaliła. Bo ale ja wcale muszę... nie jest najbrzydsza, ładna jest. No, piękna bardzo. Ładna jest, no. Ja muszę ją zjeść, bo muszę zjeść leki, które jem na moją chorobę nowo odkrytą, Gavesabra. No jakoś tak. Coś tam Gavesa, nie? No. I ja ci pokażę, co ja mam. Co ona ma? Powiem tak, czuję się jak osoba wiekowa. Miałam taki segregatorki na leki. Mam takie segregatory na leki. Z dawką dzienną, popołudniową, wieczorną i nocną. Ja już jestem przygotowana na event do torebki, do obiadku, siadanka, kolacji, nie wiadomo gdzie będę. Pokaż, bo ja nawet nie wiem ile ty na dzień bierzesz tych tabletek. 7,5 tabletki na dzień. Bardzo duża dawka, bardzo duża, bo jak pisałam z dziewczynami, to mówiły, że miało fatalne wyniki, a brało 4 tabletki w sumie na dzień. Aha. A ja biorę 7,5, no ale... Nie wiem, tętno mam lepsze. Czy tarczości poprawię, dają mi się za tydzień. Będzie dobrze. Bo mam leki, bo mam sprawdzanie krwi co 2 tygodnie. Mhm. Więc dość często, no. Będzie dobrze. Także jestem chora. Niektórzy może by powiedzieli, że
Tarczyca? To pewnie musisz dietę robić i w ogóle. Ale dzisiaj oglądałam TikToka, że na tym macie insulinoodporność, co się często wiąże z tarczycą i z lekami. To wystarczy polać jogurtem naturalnym albo serkiem z kir, najlepiej serkiem z kir. I to ma dużo białka i jest git. Więc poleję jogurtem i będzie tak. Będzie git, dobrze. No będę chyba. Pachnie pięknie, pięknie pachnie. Jak cynamonka. To idę jeść tabletki. A daleko idziesz? Kolację. Do stołu. Kilka metrów. To będzie moje jutro, bo już wszędzie. Wczoraj były sceny nagrywane w domu, w Rybniku, a dzisiaj jesteśmy już w Warszawie, bo my umiemy się tak szybko pociągami przemieszczać. Wiesz, gdzie się pociągamy? Możemy też powiedzieć, że namiotłach, ale w to by chyba nikt nie uwierzył, przecież nie jesteśmy czarownicami, wiedźmami, ani nikim z tych rzeczy. Kochani, dzisiaj byłyśmy na evencie i ja zaraz... jesteśmy w pokoju hotelowym, ale nie dlatego, że tutaj spałyśmy albo że będziemy spały. Nie będę. No, ale mogę? Mogę? Nie, że my dwie, tylko że ona jedna, ponieważ ja jadę do domku, do swojego kochanego męża i do swoich dwóch kochanych piesków, a ona zostaje tutaj w Warszawie i musi się gdzieś przespać, więc wynajęła sobie pokój hotelowy, w którym ja teraz przez chwileczkę sobie kimam. Leżę sobie i odpoczywam przed podróżą do Rybnika. Paulina, ty teraz możesz powiedzieć swoje. Co, kiedy i dlaczego? Zaproponowałam ramen, więc zaraz wychodzimy na najlepszy ramen w Warszawie. A ja nie wiem, co to jest ramen. Taka chińska zupka. No przed chwilką mi to właśnie Paulina wytłumaczyła, ale tak ogólnie to nie wiem, co to jest ramen. A może to jest to, co w Thermomixie robisz? Nie, to jest inna zupka. To chyba tajska była ostatnio, nie? A, tajska. A właśnie, a to mi się pomyliło. A Pauli, bo chciałam, żebyś wytłumaczyła, że ty tu śpisz, ponieważ jutro i tak byś do Warszawy znowu ujechała, ponieważ w sobotę raniutko masz studia i musisz po prostu z piątku na sobotę... Ja to muszę wszystko tłumaczyć. Z piątku na sobotę byś... Nie, fryzury mi nie psuj. Z piątku na sobotę, tak, do pociągu. Z piątku na sobotę byś tu i tak musiała przyjechać, więc nie opłaca ci się na jedną noc do domu jechać, chociaż ja się dziwiłam, że nie jedzie, naprawdę. To był największy, ziew. Ale po co mi jechać do Rybnika, jak byłam się w domu o 22, a ja o 10 bym już jechała z powrotem do Warszawy. No to Boże, i masz rację. A myślałam, że o 15 byś jechała. Nie. Nie? No dobra. No to w każdym razie tak to właśnie, tak to wyszło, że ona zostaje, a ja jadę do domu. Studia, trzeba się wyspać przed uczelnią, bo teraz mam chore serce i nie mogę pić energetyków już na pewno. Na pewno. Czasem sobie cały czas ci mówiłam, że nie wolno. Na studiach rano, tak sobie mówiłam zawsze, że nie możesz. Pić energetyka, ale teraz już nie mogę ani kawy, ani energetyka. No i bardzo dobrze. Nawet kawy, więc... Znaczy źle w sumie. No będę dobita, czy przebita strasznie, bo to trochę pobudza. Nie o tym mówię, szkoda, że nie masz wyboru, czy chcesz pić energetyki, czy nie, po prostu z racji tego, że jesteś chora, nie możesz ich pić, no. Ale jest, Boże, to wiesz, jak to mnie będzie kusiło? Byłyśmy tak, że wszystkie dziewczyny sobie piłyśmy energetyki razem na dzisiaj. To ty sobie wodę mineralną kupisz. Ale tak, no to było takie nasze, no i teraz już się odłamię od grupy. Ale stwierdziłam, że... Czasami dobry odłam nie jest zły. Ale stwierdziłam, że nie będę mogła być taka ten, jak na przykład za miesiąc, dwa będziemy szły na jakiegoś drinka, to ja się jednego drinka napiję, bo ja już tak mówię, nie, to teraz nie będę alkoholu pijać w ogóle. Z tego myślę, Jezus, no, napiję się. Dobra, to zabierasz mnie na ten ramen? Tak. No to idzie. Taki wywód, no, bo to jest prawdziwe życie, no i taki wywód zrobiłam, nie? Bo nie zawsze trzeba gadać. A bo nie jestem przyzwyczajona do tego, że ty tak długo gadasz. Ja tu zawsze jestem na tych vlogach gadatliwa, a nie ty. Zgasiłam. Zdrałam po prostu. Zgasiłam nagrywanie, a ona zaczęła się bać, więc nie mogłam się oprzeć. Aha, nie, czekajcie. No? Albo to potem. Zapomnij. Na mur beton zapomnij. Bo zawsze jak nagrywa vloga i mówię wam, a wiecie co, teraz wam tego nie pokażę, pokażę wam to za chwilę, nie? I nigdy tego nie robi i zawsze na nią krzyczę. Gdy ja montuję vloga i jest taka scena, to potem na nią krzyczę i się jej pytam, czy ja mam tą pierwszą scenę, kiedy mówisz swoim widzom, że och, to jest takie fajne, ale wam teraz tego nie pokażę. Pokażę wam to, jak wrócę i później tego nie pokazujesz. Czy ja tą scenę, kiedy mówisz, że coś im pokażesz, ale w sumie tego nie pokazujesz, to ja mam ją wycinać czy wkładać do filmu? Też możecie zadecydować, bo może właśnie będę wkładać je do filmu,
gdy ja będę te filmy montować i będziecie widzieć, czego wam Paulina nie pokazuje. No, nie będziecie tego będzie mogła zgadywać ewentualnie, ale to nie jest pokazanie, to jest powiedzenie. Powiem to w innej aranżacji. Tak, nie powie wam tego na mur beton, wam powiem. Tego nie powie, a nie przypomnę jej. Nie będę jej przypominać, no, jestem ciekawa. Jesteśmy już razem z Pauliną na miejscu, wzięłam je na ten ramen i teraz ona testuje jakiś napój, który sobie zamówiła. Jak to się otwiera? A jest do środka? Ale podnoscie, uważajcie, spadacie. Może mi pani pomóc? Nie, nie, proszę bardzo. O, to tak silną rękę trzeba mieć. No. Okej. Dziękuję. Tak? Aha. Wow! Okej. Okej. Dobra, dziękuję bardzo. To wyższa szkoła otwierania napoju. Nie, skończyło pracę. No to też ciar, kochani. Pachnie bardzo truskawkowo. Po prostu ryżotka truskawkowa. Masz, spróbuj. Znaczy, mamy po prostu ryżotka. Tylko czemu to jest taka kulka? Ciekawe. Ponieważ w rdzennej części odpowiadają, ale... Paulina, a ty w ogóle teraz wytłumacz, gdzie ty mnie zabrałaś, bo powiedziałaś tylko, że na ramen. A to jest Jata Ramen. Jata Ramen. I tu jest podobno najlepszy ramen na świecie, tak? Tak nam wyszło w internecie, jak szukaliśmy z Kevinem ramenu. No ale jeżeli nie będzie taki najlepszy na przykład, no to będziemy testować dalej. Co na to? Ja tu vloga, kochani, kręcę, ponieważ właśnie dostałyśmy swoje rameny. Mój ramen wegański z grzybami, Pauliny na ostro, tak? Ty masz takie ostrzejsze, takie tak? Ostrzejsze, no ale przyjdzie się do mnie, żeby też to nazwać. Jezus, TikToki, rameny, pan. Instagramy. Ojej. Czekaj, to nie wiem, gdzie mam być. Dobra. Kurde, nie mam tego makaronu. Czekaj. Bo to się powinno iść z pomyczkami. No jest. Ten makaron osobno. Dobra, kochani, kadr taki nieciekawy, ale próbujemy. To nawet spróbuj Paulinka tą... Jest, wywar. To trzy. Mój wywar dobry. A tu też muszę patrzeć. Jejku, wszędzie muszę dobry. Patrzeć. Dobry. Lekko pikantny, bardzo taki aksamitny w smaku. Dobry. Oba dobre. Tak, ostry, czuję później taką ostrość. Ale to tak jak ta moja zupka tajska. No podobny smak w sumie. To jest trochę bardziej oczywodne. Dobra. Dobra. Miam, miam. Jesteśmy już po zupkach. Dobrze wybrałyśmy. Jest to na TikToku naszym, możecie tam wpadać, ponieważ ja powiedziałam, że moja zupa mi smakowała, ona, że jej, a nawzajem to tak niekoniecznie. Teraz czekam na Ubera, Paulina mi zamówiła, ja jadę do domku, a Paulina zostaje w babie. Trochę tęskni za tobą, będzie mi smutno w hotelu. Tak, bo będziesz sama w pokoju, hotelu i zawsze jesteś ze mną, no. Ale dobrze, odpoczniemy trochę od siebie, chociaż ostatnio od siebie odpoczywamy no, często. Dość często mi nie mam. Dobra, wiesz co, zostaje z tobą. Tak, możesz, no. Ja nie wiem, że możesz. Nie mam piżamy, nie mam majtek, nie mam nic. Mam pić par majtek, a zostaje dwie noce. Nauczyłam córkę, że wybrała ze sobą zawsze nawet, dużo więcej nawet majtek. A skarpetki? Mhm. A co, że niby te bardziej zabudowane dla mnie? Mhm. I się wydało. Kochani, kolejny dzień, ja już w domku. Godzina... 18:15 i nie bierzcie ze mnie, ani z mojego męża przykładu, ponieważ my dopiero teraz będziemy cokolwiek dzisiaj jedli. To znaczy ja dzisiaj zjadłam śniadanie, jednego naleśnika miałam na śniadanie i go zjadłam, była chyba gdzieś 12, 13 jakoś tak, a teraz będziemy jeść resztę. Ja zjadłem w pracy koło 12, 4 kawałki ciasta. Chociaż tyle. Nie bierzcie z nas przykładu, ale dzisiejszy dzień był taki pełen rzeczy, które musieliśmy zrobić, że nie w głowie nam było jedzenie. Jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawdzanie umów, jakieś takie różne rzeczy. Do tego tak. Sprawy domowe.
do tego sprawy domowe dokładnie i po prostu zawalone jest dbanie o organizm. Także kochani, ja wiem, że zdarzają się takie dni, że po prostu mamy tyle na głowie, że nie jesteśmy w stanie myśleć o tym, żeby się napić, żeby coś zjeść, ale kochani, zwracajcie na to uwagę, żeby jednak tak nie robić. Nie róbcie tak, kochani. Nie róbcie tego w domu. Tak zawsze mówią na reklamach, nie? Albo w filmach. Nie róbcie tego w domu. Ja wam o tym teraz mówię, ale tylko dlatego, żebyście pamiętali o tym, żeby tak nie robić. Powiedziałaś to tyle razy, że mają ludzie tego nie robić, więc na pewno tego nie zrobią. Mam nadzieję. I dobrze, że mamy pudełka, bo przygotowanie tego obiadu trwało tylko 2 minuty. Znaczy tyle, ile trzeba poświęcić czasu na wyciągnięcie jedzenia z pudełka i włożenia do mikrofalówki, podgrzania, potem wyciągnięcia, no i zrobienie tego vloga. A tak ogólnie to Paulina, jak wiecie, jest jeszcze w Warszawie i tak naprawdę to się dzisiaj w ogóle do mnie nie odzywała. Ja coś tam się jej zapytałam, ona mi na to zdawkowo odpowiedziała, chociaż moje pytanie też było zdawkowe. Po prostu komunikowałyśmy się dzisiaj tak, wiecie, jednozdaniowo, tylko to co trzeba i tak naprawdę służbowo, tak? I tak naprawdę nie wiem co u niej słychać i tak naprawdę nie wiem czy ona cokolwiek nagrywa, ponieważ wczoraj w ogóle zapominała o nagrywaniu vloga. Za każdym razem to ja sięgałam po telefon albo aparat. Więc tak naprawdę nie wiem, czy będzie co do vloga włożyć, ponieważ umówiłyśmy się, że vlogi zawsze będą u nas publikowane w sobotę. Niezależnie od tego, przez ile dni będziemy takiego vloga nagrywać. Czasami przez 7 dni, czasami tylko przez 2 dni, tak jak teraz. No ale tak naprawdę to nie wiem, czy ten vlog będzie wynosił 10 minut, 15 czy 30, bo tak naprawdę to nie wiem. Czy nasza córka w ogóle myśli o tym, żeby vlogować, bo nie wiem co ona ma dzisiaj w głowie, ponieważ nie wiem co ona dzisiaj w ogóle robi, nic nie wiem, po prostu nic nie wiem co u mojej córki słychać. Martwisz się? Bardzo. Muszę do niej zadzwonić. Paulina przedwczoraj napiekła te cynamonki, wyszły 2 blachy, z 5 sztuk wzięła do pociągu. Coś tam zjedliśmy na świeżo, coś tam chwyciliśmy dzisiaj. Tomek, pamiętasz, myśmy zjedli dzisiaj cynamonki, więc trochę naszych widzów oszukaliśmy. Aha, tak, no. No, tak. Rano zjedliśmy cynamonki, więc przyznajemy się bez bicia, trochę was oszukaliśmy. No i zostało nam jeszcze tyle tych cynamonek. Bardzo dużo, tu jest chyba, nie wiem, z 10-15 sztuk. I teraz co mamy z tym zrobić? Przecież nie zjemy tyle drożdżówek. Bo nam pójdzie w pupcie, a nie chcemy, żeby aż tak duże urosły, ponieważ dbamy o to, żeby nie były duże, żeby nam się podobały. No. No. I dbamy o nasze zdrówko, a tyle białego pieczywa z Nutellą, czy co tam ona tam do środka włożyła, to nie jest najlepsze wyjście, żeby tak jeść na śniadanie, obiad, kolację, bo to by wychodziło tak, że jutro byśmy musieli właśnie cały czas jeść te cynamonki, więc nie wiemy, co mamy z tym zrobić. A tak, widzieliście tutaj przez chwilę chipsy, tak, bo tu jest nasz magazynek i tutaj są rzeczy na wyjątkowe chwile, kiedy przychodzą do nas goście i musimy ich czymś poczęstować, a nasi goście bardzo lubią chipsy, więc te chipsy tam zawsze muszą być w razie takich niespodziewanych gości. Tak, tak. Tylko byście do mnie. Mnie, ja nie lubię chipsików. Wy wiecie, że ja nie lubię chipsików. Ej, kochani, jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, gdzie tutaj w tym aparacie mam mikrofon, bo zazwyczaj mamy ten aparat na takim, na takiej podstawce, na takim drążku i tak go trzymam, żeby nigdzie mikrofonu sobie nie przycisnąć. Gdzie jest tutaj Tomek mikrofon? Dobra, to chyba nie przyciskam tego mikrofonu. Zapalę światło, żeby było coś... O, nie zapaliłam, zgasiłam raczej. Żeby nas było lepiej widać, mnie na pewno, bo nie wiem czy ciebie... Nie, bo jesteś tyłem do aparatu, więc ciebie nie będzie. Czekaj, jak zrobię ekran, tak? Nie, to też mnie nie widać. Nie wypaliło. Co chciałam powiedzieć? Aha, chciałam powiedzieć, że nie mam kontaktu z Pauliną. Paulina mi zdawkowo odpowiada. Ja się jej coś pytam, a ona mi po 2 godzinach jednowyrazowo odpowiada, więc ja nie wiem, czy ona jest na mnie zła. Obraziła się na mnie, czy co? Ja nie wiem. Pytam się jej, kiedy mi wyśle filmy do vloga, bo dzisiaj ja montuję. Ona mi po 2 godzinach odpowiedziała rano. Bo ja rano zazwyczaj montuję. Wstaję o 5, żeby na sobotę był.
I tam on akurat z kimś rozmawia. I to tak wyglądało, jakby po prostu tak kątem oka. Dziewczyny, przyznajcie się, sprawdzacie rozmowy swoich facetów, czy też nie? Ja nie, ja właściwie nie, to było tylko tak jakoś tak mimochodem. Ja nie sprawdzam, co tam on wypisuje, niech sobie pisze, co chce. Znaczy, no, masz poczytać. Nie chcę, poczytać? Nie chcę czytać, co ty nie piszesz. Nie ma radoku, jak ci daje, nie? No, to tak, wiesz, tak. Dobra, kochani, dzień był bardzo intensywny, przynajmniej tak to wyglądało u nas i takie mamy odczucie, więc kończymy już tego vloga, żebym jutro właśnie mogła o tej 5 wstać i dla Was go zmontować. Czekam na filmy, które wyśle mi Paulita, chociaż nie sądzę, aby było ich zbyt wiele. Ona znowu... A! Pamiętacie, kochani? Jest taka scena. Ja teraz nie pamiętam, o czym była mowa, ale ona obiecała, że coś Wam powie albo coś Wam pokaże, nie? I na pewno tego nie zrobiła, na mur beton. Mogę się założyć, bo Paulina, coś wczoraj w hotelu nagrywałyśmy i Paulina coś zaczęła, ja się zaczęłam, coś zaczęła mówić, a ja się zaczęłam wtedy śmiać, że i tak tego nie skończy, i tak im tego nie pokaże, bo ona zawsze mówi, wiecie co, coś sobie kupiłam, ale teraz Wam tego nie pokażę, pokażę Wam, jak przyjdę do domu, jak przychodzi do domu, to... A w następnym bloku mówi, przepraszam, że Wam tego nie pokazałam. Dokładnie tak właśnie jest i tym razem też na pewno tak będzie, ale może się zdziwimy. Może się zdziwimy, poczekajmy do 5 rano. A ja teraz w tym dobrym humorze, w dobrym nastroju się z Wami żegnam. Żegnam się ja i... Ja. No i bardzo dobrze. Także papa kochani, ja nie wiem co z Pauliną, może też się z Wami pożegna. A jak nie, to się z jej imieniu też z Wami żegnamy, prawda? Prawda. Papa kochani. Papa. Powiedz bajo. Bajo. No. Aha, za Paulinę. Za Paulinę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Papa kochani. Bajo.